Zarzucone się matpy, za na kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę 25 kwiecień 2021, niedziela, i wspólnie z kolegą Karolem nakręcimy dla was jakiś materiał to z tej wody, czyli woda PZW, no kill, suchedniów, i zobaczymy co i jak. Jak, byku? Powiedz co i jak. Dopiero zaczynamy. Ale już łowię rybkę. No jedna się trafiła, mała wydręga. No i u mnie standardowo, no jedna gruntówka, jedna spławikówka. No ale z wody jesteś zadowolony, z głębokości przynajmniej. Nie no, tutaj no, znam wodę, także no, ten grunt odpowiedni na ten spławik. I zobaczymy jak to wyjdzie, nie? A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, szluga lub ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam na najnowszy film w moim i Karola wykonaniu z suchedniowa. Pierwsze branko było, podjechało, ale puściło. Na razie bez ryby jeszcze, ale czekamy, czekamy, aż się zaczną jakieś brania i zobaczymy co uda się wyhaczyć. Oto z tej wody w ten niedzielny dzionek suchedniowa. U Karola jakaś tam płotka, nieduża wzdręga, no ale na razie też nic konkretnego i czekamy, łowimy, wędkujemy, odpoczywamy i jest pytkę. A więc pierwsza ryba. Zobaczymy tylko co, coś niedużego. Thank you.
mamy, co mamy? Podleszczyko, czyli gruszlik. Baja. I przerzucamy zestawnie na zero. To najważniejsze. Jest pytka. Karol, daj podbierak. Podaj podbierak. Poczekaj, za czym co? Tak czy jak teraz? Zielony książę. Leszczyk. Dzięki. Przytrzymaj, od razu go wypuścimy. Czyli taki gruźlik. Nieduży, ale czekamy na te większe byki. Poczekaj, pod koszyk został. Czekam na te większe. No ale coś się zaczyna dziać. Rozpalimy grilla, zjemy coś i zobaczymy później co i jak. Rzuć go na tutaj, na trzcinę połóż. O. A ja przerzucę zestaw i czekam na jakieś większe rybki. A więc mamy mięso, kiełbasę, bułki, mięso na burgery, kiełbacha. No i coś na ciepło szamiemy i zobaczymy co jak z braniami. Ale jest fajnie, fajnie, woda spokojna. Za zimno jest jeszcze, nabrania takie konkretne, żeby były częste. No ale w końcu przyjdzie ta wiosna i zaczną się brania. Na tą chwilę wędki zarzucone, wędkujemy i czekam na jakieś kolejne branie, rybkę. I tak to mniej więcej wygląda. Nic dodać, nic ująć. No moment, żeby ci nie spaliło. Na kiełbasę to już, no. I zaraz będziemy szamać. Pilnujemy, zobaczymy co się będzie działo. Czekam na jakąś fajną rybkę. Czy to na spławik, czy jest z gruntu, a czy się złowi, czy coś fajnego weźmie. Zobaczycie to dalej w dalszej części mojego filmu, więc zapraszam wszystkich na dalszą część filmu i zobaczymy co i jak. Przerzucone zestawy. Słonko wyszło, zrobiło się trochę cieplej. Zobaczcie, moja kolorowa mieszanka. I tak to mniej więcej się prezentuje. Dobrze, czekamy, czekamy i czekamy i zobaczymy co się wydarzy. Jak słonko wyszło, co i jak. Bo trochę zrobiło się jakby na zewnątrz cieplej. Słonko świeci, no może teraz coś ryba ruszy. Zobaczymy. Karol ma jakąś płotkę z gruntu na kuku. Na robaki wyciągnę. Na robaki. Dlaczego nie założysz czegoś większego, żeby czekać na karpia? Wiesz co, w zanadrzu mam tylko kukurydzę. No to załóż 3 ziarka kukurydzy, nie? To ci nie będę gdzie takie dziadostwo brało. No ale ryba cieszy.
Czekamy na te, drodzy Państwo, większe i zobaczymy co jak. Jest coś niedużego. Zachmurzyło się trochę. Teraz zobaczymy. Co mamy? Piękną wzdręgę. Zobaczcie, jaka ładna. Tak, ładna wzdręga. Piękna wzdręga. Baja. I przerzucamy. Jest coś na białą przynętę. Może w końcu się ruszą te ryby. Oby. Sam sobie wyznam. Czyżby jaś? Mamy jazia. No taki jazik. Jazio. Baja. Baja. I wędkujemy dalej. Płoteczka. Wiesz, ta płotka co teraz miała 10-12 cm. Skusiła się na pelet 8 mm. Kryl. Na. Takie masz kuszące przynęty. Nie mu, ale mówię, ej, przebuźna takiej nie miała. Paka płoć. Zobaczcie jaka ładna płoć. Patrzcie jaka ładna. Ej. Więc zobaczcie taka ładna płoć. Wraca. Baja. Pójdź pokoić dorosłego. Więc słonko znów wyszło, rozpogodziło się. Zobaczymy, czekamy. Co jakiś czas jakaś rybka, ale jeszcze tych dużych dzisiaj się nie doczekaliśmy. No ale zobaczymy, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś połowić, więc czekamy i zobaczymy. Może w końcu coś fajnego się skusi i coś fajnego wyholujemy, a na tą chwilę wędkujemy dalej i jest w pytkę. Nie inaczej, drodzy widzowie, nie inaczej.
A więc jest coś. Zobaczymy tylko co. Coś niedużego, ale cieszy, bo z braniami kiepsko. Co mamy? Jaś. Jasia mamy. Więc podbierzemy rybkę. I ryba zaliczona. Pa, Jaś. Skusił się na przynętę. I taki pan Jaś. Zobaczcie, jaki ładny. Więc wraca baja i czekam na coś fajniejszego. Przerzucamy zestaw. Co ma Karol? To nie jest Jaś. To jest jakiś leszczyk, mieszanka jakaś, coś wiesz. Widzisz, to nie jest czysty leszcz. Leszcz to nie jest, nie? Nie. Taka no, hybryda trochę. Hybryda, no ale już wiesz, na spławik ciut większy. Jeszcze tyle ci zanęty zostało, to podsypiesz jeszcze i zobaczysz, nie? No. I co robimy? Czekamy. Czekamy. I? Czekamy. I co z tego będzie? Nic. Wędkujemy dalej. To się mówi PPZA. No. Dopóki przynęta w wodzie. Mamy okazję. Mamy okazję coś złowić. Więc łowimy dalej, dalej, dalej. I machaj będą, ryby będą. I jak jest? W pytę. Machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Więc wędkujemy dalej. Podsypałeś, może wejdą te większe ci, no widzisz, znów ładna płoć. Taka przyzwoitsza no. Troszkę. Tak, no widzisz. Tak powiedziałem, że teraz może wiesz, podejdą te większe, poprzeganiają te dziadostwo drobne, nie? I może już do końca wieczora, do końca dnia, przepraszam, wezmą te ładne, pokaż. Widzą, zobacz jaka ładna płoć, jaki grubasek. Nie rekordowa, ale już taka przyjemna mniej więcej. Więc to już. To 20-taczek, no. No dobra, 20, no ładna, ładna. Ale zabawę masz, nie? Nie. No. Powiedz, że nie. No. No rybę mam za rybą, tak? No ale co z tego? Jak drobne. Ogólnie drobnica. Ogólnie drobnica. No ale coś się dzieje, nie? Baja. Machaj będą, ryby będą. O, kaczki wykorzystały moment, już okrzaniają mi zanętę. I wędkujemy. Mamy kolejną rybkę. Ale widać po kiju, że coś niewielkiego.
Ryba to ryba. Tylko czekam na te większe. Ale co zrobić? Prawdopodobnie znów chyba będzie jazik. Zobaczymy. Czy podleszczyk? Podleszczyk. Zobaczcie. Czyli podleszczyk. Baja. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest pytkę. Zielony książę. Mały, bo mały, ale chyba zielony książę. Nie, ale piękna wzdręga. Jaką ma ładną wzdręgę, Karol. Piękna. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaka ładna wzdręga. Zrobię jej zdjęcie, bo to zawsze gatunek inny, wiesz. A w tym roku już ponad 15 gatunków złowiłem ryb. Więc zrobimy jej fotkę. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem centymetrów. Baja. 28 centymetrów wzdręga. Ładno. Więc przerzucamy zestaw dalej i zobaczymy, co i jak. Pokaż. Znów taka fajniejsza płotka, ale zanęta płociowa, to co byś chciał? No dokładnie, sprawdziła się, nie na chyłku. Sprawdziła się. To nie dziw się, że płocie biorą większe, mniejsze, ale czekam na te największe rybki. No i zobaczymy, co i jak. Druga tura szamanka. Druga tura szamanka. Jeszcze raz. Karol zaczepił spławik, próbuje batem odzyskać. Precyzyjna robota, u mnie jakieś podciągnięcie, ale zobaczymy. Na razie czekam. Podciągnęło, puściło, czekamy. Obserwujemy, jak Karol ściąga spławik. Zobaczcie, bo to musicie zobaczyć, bo to jest coś ciekawego, co dzisiaj po prostu nad wodą było nudno, ale takie rzeczy jak te to są ciekawe. Czyli mistrzowski zarzut to był i widzicie gdzie na drzewo i teraz zobaczcie, chcę odzyskać. Batem. Tak, żeby go wsadzić i go zsunąć na dół, nie? Dobrze zaczepiony. Nic, no za żyłkę pociągnij i rwij. Spławik nie do odzyskania prawdopodobnie. Ale zobaczymy, jak to się finalnie skończy. No bo to są fajne rzeczy, fajne rzeczy jeszcze nad wodą. To zawsze jest fajnie. Na drzewo nie wejdziesz, bo za wysoko. Gdzie będę się na drzewo? Na drzewo byś wyszedł i byś gałąź złamał. No. Złamałbyś, bo nie jest gruba gałąź, sucha jest. I dobre dojście jest. No weź no pokaż. Jak się
to robię. No. Wiem, że nie jest jakoś wartościowy spławik, tak? Ale lubię go. Nie wartościowy spławik, ale go lubię. To i tego założysz, też go polubisz. Kiedy jesteś taki pewny, że ma do czegoś sentyment, nie? Tak. Tak pies do budy. Ty prędzej uszkodzisz ten spławik niż ściągniesz. Jeszcze ty bata sobie złamiesz, uszkodzisz wędkę. No ale ciekawa sprawa, zobaczcie sami. No, drodzy Państwo, jest! Brawo! To jest mistrzu. Brawo! Odzyskał. Gdzie, w dziurę wsadziłeś w tam? No. Trafiłeś? Trafiłem, ale oblatałem tu, widzisz? Tak. No i ulubiony spławik odzyskany. Da się? Da się! Lubiłem? Na drzewo wysyłam. Dlaczego? Ale tak, widzieliście, odzyskał. I teraz ma branie konkretne na kukurydzę. A ja próbuję dalej różnych przynęt, ale bez większego efektu. I wędkujemy dalej. Jest bajecznie, drodzy Państwo. Nie inaczej. Założyłem przynętę teraz. Na obydwóch i na obydwóch są brania, tylko z tym, że zaciąć nie mogę. Zobaczymy. Wtniemy rybę i zobaczymy, co to tak skubie. Ale brania są intensywne. Na obydwóch. Przynęta jaśniejsza. Widzicie, taka naturalny kolor dna. Nie odstrasza ryb. Po prostu niekolorowa, odblaskowa, fluo. Tylko zwykły, jasno-brązowy kolor, taki piaskowy. No i na to widzę, podciągnięcia mam, ale zobaczymy co. Ale brania są. W końcu branko za brankiem, do góry jedzie, ale ciężko wciąć. Zobaczymy, może wetnę. I zobaczymy, co mi tak skubie, czy mały leszczyk, czy nieduża płotka, wzdręga. Zobaczymy, co to skubie, tylko muszę wciąć. Więc pilnujemy i zobaczymy, co i jak. No nieduża, ale wiesz, zobaczymy. Jest, w końcu wcięłem i tak mówię, że jakieś branka są, tylko nie widziałem co. Zaraz zobaczymy, co to tak mi było. Nie, zobaczymy co. No i co to było? Podleszczyk. Podleszczyk, tak mówię, na piaskową, taką szarą przynętę. Intensywne brania cały czas, ale nie mogłem wciąć. No ale... Nie. Dobrej to... A ty co masz? Ty masz płoć. Albo płoć, albo zdręgę. U mnie nic innego się nie pojawia. No, zanętać się sprawuje. No, ładną płoć masz. Pokaż tak w tą stronę, zobaczcie. Jaka ładna płotka na ziarko kukurydzy. No nie narzekaj, bo połowiłeś sobie na ten spławik. Szału nie ma. No, to nie narzekaj. Nowi wędkarze przychodzą. A, nowi przychodzą, bo to pod wieczór biorą podobnież. A ja przerzucam. Pomału zwijamy się. A Karol co ma? Bonusa? No, nie, bym miał bonusa. No i masz w końcu jazie. Nie, to płoć. A płoć, o, jaka ładna. No zobaczcie. Jaka ładna płoć, płoteczka ładna, myślę, że jaś ładna, no. I drodzy Państwo, rybkę wypuszczamy, baja, niedługo kończymy, jeszcze z 20 minut i kończymy, akurat mi się zanęta skończy już, mniej więcej ogarnąłem część rzeczy. Jak nigdy nie musiałem mrozić,
zanęty, bo to jeszcze na dwa nabicia mniej więcej, foremki trzy może, o. I branie jest coś. I tak mówię, niedługo kończymy i na te kolor piaskowy, brązowe przynęty teraz obydwie wędki. Cały czas brania są, ale ryby nie za wielkie, ale co z tego? Podpasowała im przynęta kolor i widzicie, znów podreszczyk na tą przynętę, co pokazywałem. Baja. A ja przerzucam tak, żeby długo na branie nie czekać. Już nie wkładam przynęty w środek, tylko nabijam tak podajnik. Nie żałuję zanęty. I w ten sposób już przerzucam. Wykorzystam zanętę i akurat będziemy jechać. I taką wiszącą przynętę nieschowaną. Zarzucamy w miejsce dzisiaj klipowane. I czekamy na kolejne branie. No i znowu ładna płoć. Ładne weszły teraz, nie? O, to ostatnie. No teraz lepsze nie. Niż na początku, nie? Zdecydowanie. No, no tak. I tak mówię, niedługo kończymy. I zobaczcie, takie Karolowi teraz rybki ciut większe biorą. Te płoteczki, zobaczcie. No i baja. W siatce nie wolno trzymać, bo to woda no kill. Drodzy Państwo, tak to by do jakiegoś zdjęcia. Trzymał w siatce, ale woda no kill, nie wolno trzymać ryb w siatce, od razu bezpośrednio wypuszczamy, więc zabawę dzisiaj miał z tymi płotkami. Ja też kilka ryb złowiłem, nie narzekam, ale nic fajnego dzisiaj nie udało się złowić. Wczoraj wpadł ładny karp. Myślę, że ponad 5 kilo. Miał długość 70 cm, bo mierzony. Miałem wagę, ale nie zważyłem. No a dzisiaj białej ryby trochę, jazi, płoci, wzdręgi i leszczyki. No i dwa dni nad wodą zleciało. I tak leciało, drodzy Państwo. Więc jeszcze kilka minut i będziemy pomału kończyć. Już zwijam pomału. Wszystko ogarniam, a tu jest jakaś rybka. To nie będzie ten leszczyk, pa. To będzie coś większego. Jaś może być. No nie mówię, że wielkie, ale już nie te podleszczyki. Zobaczymy tylko co. Podbiera ksynie. Jakoś damy radę. Jaś chyba. Albo leszczyk większy. Większy lesio. Ciut większy. O, widzicie, i to większy, leszczy. Dobrze, że się spiął, bo Karol już suszy podbierak. Ten był taki około 40 cm. Koło 38 może na oku. A ja już zwijam, stolik składam, ale jeszcze jest nabicie. I jeszcze zarzucimy w ten sposób
nie chowając zanęty, przynęty, przepraszam, nie chowając przynęty, tak wisi bezpośrednio, szybciej są prania. Tam już jest konkretnie przez cały dzień w tym miejscu zanęcone, to jak ktoś przyjedzie do wieczora powędkować po nas, to będzie mógł sobie połowić, bo będzie miał już miejscówkę praktycznie podsypaną. Okej. Więc tak jak mówię, zwijamy się i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Okej. Zwijamy się pomału. Więc drodzy Państwo, wszystko ogarniamy. Kończymy i tak to leci. Więc na tym kończymy ten dzisiejszy wypad. Leciał tak, widzieliście, nic dodać, nic ująć. Ryby, jak pokazałem to na filmie. Zimna jeszcze woda, nic ciekawego, żadnego bonusu. No ale połowione, powędkowane w miłej atmosferze. Odpoczynek. Karol, coś od ciebie? No, powiem tak, no dzisiaj połowiłem sobie zdecydowanie. Na pewno ilość jest zadowalająca, może niekoniecznie jakość tych ryb, ale brań było dużo. Tak jak wspomniałeś, no brakuje trochę, jest niedosyt po tym braku tego bonusu, ale lepszy dzień spędzony nad wodą niż myślę w domu, nie? W domu. I zimna woda, pora jeszcze. No, pogoda nie pomaga. No. I tak powiedziałeś, że chyba tak szybko nie wybierzesz się na ryby, dopóki się ciepło nie zrobi, nie? Musi po prostu faktycznie no, troszkę no. ciepła być. Przede wszystkim te noce trochę zaskakują, no bo... Koło zera, poniżej zera. Kwietnia, tu faktycznie koło zera nocki to jest niepamiętne czasy. I woda zimna, ryba nieaktywna. No i tak to, drodzy Państwo, leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre na złe. I do następnego. Siema pyza. Narka. Jedziemy na Kielce.